Jesteśmy na miejscu, gdzie właśnie odbywa się impreza 18-lecia magazynu City Action. Nasze zadanie? Zinfiltrować, spenetrować, obnażyć i ulotnić. Dziękuję. Jak coś, to my jesteśmy w drugim wagonie. To jesteśmy... Trampa i pełen ninja. Między nimi jest kaloryferowy. Szukamy kaloryferowego dzisiaj. Ta kamera. Bo ja telefon mam ze sobą, bo ustawiłem, bo ja już jadę na ten, na kontę. Jedziemy na arkę. Kaloryferowy, chciałem ci powiedzieć, że cię dopadnę. Dzisiaj na tej imprezie nie uciekniesz mi. Pamiętaj. Podobno zaobserwowano, że kaloryferowy dzisiaj własnoręcznie, własnoustnie nadmuchał to coś. Takie są plotki, takie krążą plotki, więc idziemy to sprawdzić. Okazało się, że ktoś kogoś zrobił w balona. To jest toster kaloryferowego. Misja odnaleźć kaloryferowego. Gdzie? Gdzie jest? Tego nie wie nikt. O, babeczki, 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 babeczki. Gdy jest w pobliżu kaloryferowy, wszyscy są przygotowani na każdą ewentualność. To nie ma żartów. Nie ma żartów. Uwaga, wchodzimy! Na gwiazdę! Mam takie hopy, pan gra po swoich książkach. Mam specjalną piecząteczkę, opieczątkowuję też wszystko, co się da. Tak jak się spodziewałem, hałaśliwie jest, bardzo hałaśliwie. Proszę bardzo, widzieliście gdzieś kaloryferowego może? Ja go szukam, jak go znajdziecie, to powiedzcie, dobra, że go szukam. Wciąć Maglera! Długo to się nie da wytrzymać. To jest to obiecane czołgi! Nie zebrałem na grid, a po sport! Musimy sobie znaleźć jakąś przytulną niszę, bo tutaj nie da rady w tym klubie przetrwać. To jest wojna! Tutaj idziemy ostatni raz kaloryferowego. To podobno on. Rosyjskie wojska podobno mają czołg. Idziemy sprawdzić. Nie ma czołgu! Ale są ruskie pojazdy. Są ruskie pojazdy. Planujemy spuścić powietrze z paru. Oprócz tych gąsienicowych. No, ale jakieś lufy są! Cebola, wyłącz się cebola. Na pieprzyzno! Szukamy min przeciwpiechotnych, bo przeciwpancerne są troszkę za głośne, a przeciwpiechotne takie w sam raz. Chcemy się trochę rozerwać. Chciałem powiedzieć, że jestem rozczarowany brakiem czołgu, ponieważ miałem zamiar odkręcić lufę. Słańskie klimaty.
nie ma to jak z rana być porządnie spałowany przez ZOMO. Powinieneś się dać jeszcze spałować tutaj. Ale to świetnie pobudza krążenie, słyszałem. Takie robi z was twardzieli prawdziwe. I do tego jeszcze ładny kolorek można złapać. Fiolety są w tym sezonie bardzo modne. Takim motorem mój dziadek orał pole. O, czarną Wołgę masz. Prawdziwa czarna Wołga. Wiejska legenda głosi, że ponoć za PRL-u w czarnej Wołdze jeździły cztery blondynki i wykorzystywały seksualnie mężczyzn. Zobaczcie, jak niewiele trzeba, żeby polatać. Ja bym się nie odważył. Rusko ja maszyna, co chcę. Porządne. Pięciogwiazdkowa. No, pięciogwiazdkowa, to jest coś. Tak oto wróciliśmy do punktu wyjścia. Kaloryferowego nigdzie nie znaleźliśmy. Ale ja nie tracę nadziei. Chodźmy, szukamy dalej. Ten nad logiem, ten złoty golas to Wania. Zajrzymy wszędzie, nawet tam, gdzie nie można. Tu można przeprowadzić sabotaż. Zamierzamy się dobrać do tych skrzynek, ale potem. Słuchajcie, tu stacjonują rosyjskie wojska, to nie ma się co tutaj szczypać, tylko trzeba z grubej rury walić. Tamten Mojżesz, tamten, ja chciałem powiedzieć, że go widziałem w tramwaju, on oszukuje, on nie jeździ arką, tylko tramwajem. Jeśli chodzi o cosplay, to ta część, która najbardziej mnie interesuje, to przebieralnia damska. Chętnie bym tam zawitał, przed albo po, a najlepiej i przed i po. To przeciwnicy nie są już tak agresywni, trzeba bardziej planować. Jak to nie są agresywni? Przecież widziałem, mają amfibię i działa. Ze wschodu. Pół godziny i atrakcje nam się wyczerpały. Nie wiem, co dalej z tym zrobić. Podpalenie? Sabotaż? Coś trzeba wymyślić. Wychodzimy na światło dzienne. No dobra, jarzeniowe. Chciałem powiedzieć, że kaloryferowego nie znaleźliśmy. Spaglera też nie. Ale znajdziemy. Na ten Mojżesz z tramwaju. I ninja z tramwaju. Oni mają komórki. Każdy po jednej. Ponoć kaloryferowy kryje się pod spódnicą. Kaloryferowy dzwoni. Kaloryferowy. Mówi, że jest. No to ale gdzie? Ale gdzie? Nie wiem, gdzie jesteśmy. No masz. Są tłumy. Przy wejściu główny. Kaloryferowy dzwonił. Ustaliliśmy, że się spotkamy o północy. Jak gwiezdno. To są ludzie, którzy widzieli kaloryferowego. Widzieli go. Jak wygląda kaloryferowy? Ma 3 stopni wzrostu i zieloniownie. No to takie banalne, takie banalne. Troszkę charakteru trzeba było budować. Nie trudno. Pewnie go z kimś pomylili. Wychodzimy na zewnątrz. Tu są ruskie wojska. Tu są ruskie wojska. Na Gniezno! O co chodzi z tym kaloryferowym, zadają mi tutaj pytania. Ja nie wiem, o co z nim chodzi. Nie wiem. Szukam go, żeby się dowiedzieć. Podobno smagler wie, ale jego też nie ma. No nie jest dobrze, nie jest dobrze. Ruskie wojska są. I na Gniezno idziemy. Jest źle. Jest, że tak powiem, źle, ewakuujemy się z tej imprezy. Nie, banalne, banalne. Jest jedno dobre wyjście z tej sytuacji. Główne. Widzieliście, ruskie wojska atakują, ale nie mają czołgu. Nie mają czołgu. Damy radę bez czołgu? BTR-y mają. Cokolwiek to znaczy, ale co? Ale rozumiem, że robimy mołotowy, tak?
Czy z piwa da się zrobić mołotowa? Pod odpowiednim ciśnieniem dałbyś radę go zamknąć. Ale mało palne jest, co? No, kwestia ciśnienia, wiesz. Z jakiego piwa, to jest pytanie, konkurs, z jakiego piwa wyjdzie najlepszy mołotow? Z jak najsilniejszego, tak? W niniejszy chciałbym podsumować nasze dochodzenie. Kaloryferowego nie ma, smuggler nie istnieje. Wewnątrz jest duszno, na zewnątrz jest słońce. Idziemy do domu. Dziękuję bardzo. I'm sorry.